Hymn Polski. Tak. W jakiej szkole? W SP158. Dobrze. Myślę, że pozostali panowie także. 11.11. Hymn Polski. Ile ma hymn Polski zwrotek, wiecie? 4, prawda? 4. 4, tak. No więc dobrze. To tyle o hymnie, a teraz o sporcie porozmawiamy, bo ta drużyna, tak pięknie ubrana, nie przyszła tutaj bez powodu. Jest z nimi pan Mariusz Czaja. Dzień dobry. Dzień dobry. Organizator turnieju Niepodległości o Puchar PGE. Tak. Kiedy się odbędzie ten puchar? Odbędzie się jutro na Stadionie Polonii w godzinach 8.30, 18.00. Zapraszamy wszystkich. Ale jak to wszyscy? Każdy może przyjść zagrać, czy nie? Każdy może przyjść dopingować, natomiast drużyny uczestnicy, którzy są zaproszeni przez nas jako stowarzyszenie, są to uczestnicy, robimy dokończenie ligi z 1939 roku, czyli wszystkie drużyny, które w 1939 roku brały udział w lidze, te same kluby właśnie w rocznikach tutaj chłopców urodzonych w 2008-2010 zaprosiliśmy na nasz koszt do Warszawy. Chłopcy może wymienią to, jakie są drużyny. Tak, no to proszę, opowiedzcie, powiedz proszę. Warta Poznań, Polonia Warszawa, AKS Chorzów, Ruch Chorzów, Krakowia, Wisła Kraków, Garbarnia Kraków. Dużo tego bardzo jest. Warta Poznań. Tak, no i wiele innych. Słuchajcie, to ten turniej też będzie długo trwał, prawda? Wezmę mikrofon od ciebie i dam Maxowi. Proszę, to jak długo będzie trwał ten turniej? Turniej potrwa od 8.30 do 18.30. Tyle godzin? Tak. To ile meczy będzie rozegranych? Wow, to jest ponad 40 meczy. Tak, to bardzo dużo rzeczywiście. Równocześnie na 4 boiskach będą się odbywały mecze, więc no, troszkę chłopaki mają grania. No dobrze, to powiedz mi, od jak dawna ty grasz, Franku? W Polonii? Tak. Gram w Polonii niespełna rok. Mhm. A wcześniej trenowałeś piłkę nożną? Tak, trenowałam. Gdzie? W Wichrze Kobyłka. Mhm. I awansowałeś, rozumiem, tak? No tak. No tak, można? A jakiej pozycji grasz? W starym klubie grałem na pomocy, a teraz gram na środku obrony. I lepiej teraz na środku? No tak. Może być. Dobrze, to teraz ty mi jeszcze powiedz, proszę cię, jaka jest twoja kariera sportowa? Znaczy, moja kariera sportowa, ja bym bardzo chciał grać w najlepszych drużynach na świecie. Na przykład w Realu Madryt, w Barcelonie. I tak? W różnych takich najlepszych klubach. Super, a teraz na jakiej grasz pozycji? Na obronie, lewa obrona. Lewa obrona. I w jakim klubie? Polonia Warszawa. Też Polonia Warszawa. To jeszcze tam mamy Antka i Stasia. Jeżeli pan pozwoli mikrofon dać młodym zawodnikom. Powiedzcie proszę, co wam daje to, że trenujecie? Czy to jest dla was obowiązek, czy to jest też jakaś przyjemność? Nie, dla mnie to jest przyjemność. Mi to daje przyjemność. Rozwijam się dużo i chcę grać w najlepszych klubach. Chcesz zostać piłkarzem. A ja to tak myślę, chcesz piłkarzem zostać. Zaawansowanym piłkarzem. Ja to myślę, że chyba dla wielu z was, Stasiu, to takim wzorem jest Lewandowski, prawda? Podaj proszę Antku mikrofon. No tak. Czy masz jakiegoś jeszcze innego wybranego piłkarza, na którym się wzorujesz? No raczej nie. Bo myślę, że on fantastycznie pokazuje, że można taką pracą i dużą uwagą dojść do najlepszych rezultatów, prawda? Tak. Ale on na przykład, Robert Lewandowski, jak czytałam, to on ma specjalną dietę i bardzo dużo trenuje. Czy wy także już się przygotowujecie do tego, żeby być takimi mistrzami? Właśnie pod kątem tego, że macie dietę, chodzicie wcześniej spać, trenujecie dużo? Stasiu? No. No tak. W sumie już trochę tak. Tak? To jeszcze może przekaż tej koledze. Przypomnij mi twoje imię, proszę. Patryk. Patryk. To powiedz, Patryk, jak wygląda twój dzień jako sportowca? No, trenuję ciężko. Staram się dawać siebie wszystko. W domu też czasami ćwiczę jakieś żonglerki. A, no bo to jest ważne. Jednak, żeby tą piłkę utrzymać kondycję przy nodze. Też. A kondycję jak ćwiczysz? Biegi. Mhm. Biegam. A znajduje się jeszcze czas, żeby pomagać troszkę rodzicom w domu, w takich domowych obowiązkach? No tak, ale to... Różnie bywa. No nie, ale trzeba pomagać rodzicom, no bo to też praca jest nad charakterem, prawda? Mhm. Mhm. No to jeszcze proszę podaj mikrofon tutaj koledze. A jakie jest twoje marzenie? Sportowe albo inne? Moim marzeniem to zostać piłkarzem jak najlepszym. A szkołę jakąś chcesz skończyć do tego, czy nie? Jakąś szkołę też, prawda? Tak. Dobrze. Tak. No, żeby też mieć jakąś wiedzę, prawda? Żeby potem wiedzieć, jak się rozwijać. To jeszcze na koniec. Przypomnijmy, proszę, kto może przyjść, gdzie, kiedy, w jakich godzinach, no i o co ten puchar? W dniu jutrzejszym zapraszamy wszystkich kibiców na Stadion Polonii Warszawa w godzinach 8.30, 18.30. Symbolicznie chcemy dokończyć ligę z 1939 roku. To jest w ogóle fantastyczny pomysł, że jest taka ciągłość tradycji właśnie piłkarskiej w naszym kraju. Wojna przerwała polską ligę piłkarską. Jest teraz szansa, żeby ją dokończyć i bardzo dobrze, że państwo się za to wzięli. To jest, proszę państwa, drugi turniej Niepodległości o Puchar PGE. Pokazuję plakat na koniec, bo kto wzrokowcem jest, ten lepiej zapamięta. Panom życzę znakomitych strzałów i dobrych meczy, żebyście ładnie to wszystko rozegrali.
panu frekwencji, no bo o to chodzi. Zapraszamy wszystkich państwa, może będziecie mieli ochotę przyjechać tutaj do Warszawy, to myślę, że miło spędzicie czas, bo jeszcze przecież oprócz tego także pikniki wojskowe, więc można połączyć kilka form spędzania czasu. Bardzo dziękuję moim gościom, dziękuję także państwu. Za chwilę Agrobiznes, Agropogoda. Kończymy dzisiaj program Wstaje Dzień. Życzę państwu pięknego weekendu. Pamiętajcie o święcie 11 listopada, a my zobaczymy się we wtorek o 6 rano. Do zobaczenia.